Podczas bitwy z Armią Turecką kurierem przenoszącym wiadomości pomiędzy Janem Sobieskim a cesarzem był przebywający w oblężonym Wiedniu Polak Jerzy Franciszek Kulczycki. W przeszłości dwa lata spędził w niewoli u Turków, dzięki czemu doskonale poznał ich obyczaje i język. W trakcie bitwy ułatwiało mu to zdobywanie informacji w obozie muzułmańskim. W zamian za swoje zasługi Kulczycki otrzymał od króla Jana III Sobieskiego pozwolenie na wybranie sobie łupu z obozu tureckiego. Kurier poprosił wówczas o znalezione w namiotach sułtana worki z ziarnami kawy. Polacy sądzili, że jest to karma dla wielbłądów, dlatego bez wahania zgodzili się na prośbę Kulczyckiego. Wiedział on jednak, jakie jest prawdziwe przeznaczenie brązowych ziaren. Wkrótce założył w Wiedniu pierwszą kawiarnię o nazwie pod błękitną butelką, w której serwowano kawę z dodatkiem cukru oraz mleka lub śmietanki.